Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie po trzech odcinkach bez mojego komentarza, no niestety tak się zdarzyło. Dzisiaj zagramy sobie Infernem kontra Loch i teraz tak, ogólnie graczy na arenie nam ubywa, a nie przybywa, ale generalnie czasem się trafiają też nowi i właśnie takim przykładem jest Happy Boy, tutaj mój przeciwnik, z którym gram w ogóle pierwszy raz, więc nie wiem jak on gra. Mam nadzieję, że odcinek będzie w jakiś sposób dla was też ciekawy. Przeciwnik otrzymał Letosa, czyli można spodziewać się, że jakiś tam mrok będzie próbował zagrać. Ja otrzymałem Marbasa, to jest w ogóle najlepszą możliwą opcją, którą można dostać, jak się gra na Loch, bo Loch no, jest wygrywem, jeśli chodzi o parę Inferno Loch, bo to jest, no, ciężko się to po prostu gra. Okej, co nam zaoferował zamek? Bo ja bym chciał zagrać taką taktykę, która, no, bramy, zabieranie many i coś z mrokiem bym sobie tutaj klikał. Na przykład szał właśnie. Bo co, bo... No, szał, oślepienie, cierpienie, spowolnienie. No ten rozkład mi tu nie pasuje, ale pozostałe rzeczy są całkiem fajne. Ja bym sobie jeszcze tutaj tak, kosz czarów, dużo szczęścia. Jaką ścieżkę by tu wybrać? O, wolumin magii światła. Można by jakąś super demona zrobić z wskrzeszeniami. Tutaj są jakieś bonusy do łuczników. Tutaj wolumin magii przywołania. Demon z Feniksem? Why not? Tutaj darmowe szczęście, trochę ataku i odporności, więcej punktów doświadczenia przy sprzedawaniu artefaktów, nie wiem czy mi się to przyda, ale w sumie, bo to będzie na sprzedaż szło na pewno. I tutaj jeszcze dodatkowe dwa punkty wiedzy. Więc tak, mamy Demon Lorda, co byśmy chcieli, w ekspercką bramę. Odporność na magię na pewno ze szczęścia i jeszcze by się przydało zrobić tak. Na Loch po prostu się, no nie gra się bez defa, no na Loch się nie gra bez defa, przynajmniej w moim wykonaniu. Teraz zrobimy sobie jeszcze ekspercką magię mroku. Z tym, kurde, to byłoby fajne, gdybym miał dużo spell powera, a nie mam i nie będę miał dużo spell powera, więc to niestety musi odpaść. Teraz jeszcze zweryfikuję, czy na pewno potrzeba takiego dziwnej ścieżki rozwoju do tego. Wydaje mi się, że... Nie potrzeba. A nie, potrzeba, dobra, okej, no to w takim razie nie bierzemy tego. Jest mi potrzebne na pewno spowolnienie, bo jednak spowolnić Loch jest miło zawsze. To cierpienie też jest super i generalnie chyba... Cios cierpienia to w ostateczności. Na razie to jest mi potrzebne, ale później. Co jeszcze chcemy? Tu mam osłabiające czary, mam obronę. I co bym jeszcze chciał? No, szybko bramę. Szybko bramę bym chciał. O tak, tak bym zagrał. Lub bez czegoś tam po drodze. Może być bez tego znamienia. Może być... No, bez znamienia na przykład. Albo bez Vitality i eksperta obrony, żeby to się wszystko zmieściło. Lecimy. Po to lepszą bramę na razie wyrzucimy. Lepsza obrona, tego oczywiście na razie nie chcę, znaczy w ogóle tego nie chcę. Ekspert już się wbił, kurde, w sumie to pochłonięcie ciał, tak jeszcze sobie ją zresetujemy raz. Jest unik albo szybka brama. Szybką bramę mi gwarantowanie da. Unik będzie mi tam gdzieś mącił. Więc załóżmy, żeby starczyło mi rozwoju, to tak zrobimy. I teraz tak, szybka brama. Szczęście. Co tam mi potrzeba? Szczęścia żołnierza. Spoko, lecimy. Tłumu bram, więc pierwsza rzecz zrealizowana. Ekspertkę szczęście i to druga rzecz zrealizowana. To nie jest nam potrzebne i się po prostu nie zmieści. Przydałby się ten mrok w końcu, ale widzę, że się nie zrobi. Próbuję zresetować ziarno gry, może zaskoczy.
Co mi może dać? No może mi dać do rozwoju bramę. No i da mi bramę. Nie ma magii mroku. Smutek trochę. To może być alternatywą dla mnie. Atak? Myślę, że atak może być alternatywą. Ale jeszcze chwilę z tym poczekam. Ekspertka brama. Obrona. Ostatni bastion. Ekspertka. No dobra, magia mroku jest. Mistrz umysłu. Na pewno jest mi potrzebny, bo spowolnienia. No i co? No i nie chce mnie wypuścić bez tego. No idziemy sobie. Trudno. I tak na środek tym razem. Mówię jednak, pójście w lewą zawsze mi się podoba, ale kurczę, nie mogę jakoś dopiąć tych buildów tak, jakbym chciał. Zadecydowałem, że ta ścieżka, tak? Więc, no cóż, bo nie ma to nic lepszego. Jakaś inicjatywa ze smoka i odporności na magię jeszcze trochę. To byłoby całkiem fajne, to znaczy tylko, że wtedy nie złożę smoka. Tu jest atak, a tu jest znowu to szczęście, które będzie, szczęście i morale, które może mi się przydać. Trochę nadklonowej wiedzy, może być, no. Niestety nie dołożę do tego kolejnej części setu smoka. Bo to na razie ma wyglądać w ten sposób, ale no. Nie wiem, czy go nie sprzedam. Teraz tak, mam 7 wiedzy, to 70 many, szały, rzucanie szałów, kurczę. Ja bym chciał właśnie ataki defa sobie wziąć. Bo rzucę grupówkę jedną, potem drugą, no i potem chyba mi wystarczy tego. Mam też podnoszenie ciał, no nie ma co się tam jakoś bardzo przemęczać i wysilać. Idziemy po... sprawdzić, czy ja chcę już coś wyrzucić. I tak, chcę. Przynajmniej na teraz. Ale mnie, kurczę, kara. Dobra, spróbujmy sobie tak. Ekspertka obrona. To jak wezmę następne. Talent magiczny, o fajnie. To jak sobie teraz to cofnę, to mam dużą szansę na nie to, co chciałem. Tak jest, dokładnie na nie to, co chciałem. To byłoby całkiem spoko, kurde, ale mnie... Żeby nie było, że zostanę z rzeczą, której nie chcę mieć. Więc... No nie chcę Hellfire. Jest lepsza magia mroku. Potrzebuję to cierpienie rzucić, koniecznie. Więc... No co bym nie zresetował, tak szansa pozostaje taka sama. Mhm. Rozproszenie mroku. Ostatni raz to resetuję. Ekspert magii mroku jest mi niezbędny. Dobra, zagęszczamy w takim razie. No trudno, ten artefakt już ze mną po prostu zostanie. I tyle. Mam szansę. Mam szansę. Szansę. 50%, że dostanę to, co chcę. Mam. No i patrzcie, no dało mi... to chciałem i to chciałem. Nie no, ale muszę mieć eksperta. No bo potem nie dostanę. Nie wiem, czy mogłem coś lepiej tutaj zrobić, ale... No dobra. Lecimy w takim razie dalej. Przeciwnik szybko zasuwa, widzę. Zróbmy w takim razie sobie... Co tam dostaniemy z tej logistyki? Budki smoka. O! Zmieni mi to coś? Tak, mam mniej szczęścia. Ja teraz mogę coś posprzedawać. To zmieni mi tylko troszeczkę ataku i te 20% od lodu. Nie wiem, czy to coś daje, tak szczerze. Musiałbym się nad tym zastanowić. Dobra, spróbuję dobić sobie cierpienie. Mhm.
Jeszcze brakło. Dobra. Jest cierpienie. Ile jeszcze tam brakuje tego expa? 4500. No to jakby sprzedać obie te rzeczy, to bym miał, nie? 19 poziom. A co mogę zyskać 19 poziomem? Mogę sobie zyskać eksperta obrony lub... No cóż, pewnie jakąś statystykę, nie? Za 2 wiedzy. No dobra, sprzedajmy to. Będzie trochę bardziej dowalony marbas. O. Jeszcze obrona się uzupełniła, to w ogóle fajnie. Minus 50%. Co to znaczy? Że jak Dezo mi rzuci, to będzie minus 50% siły czarów. A to nie ten. Niewiele zrobi, a... Rozproszenie mroku. Ale to będzie minus 50%, że jak rozkład mi rzuci, to też? A kurde, zagrajmy to w sumie. To rozkład będzie... Dobra. Zawsze coś. Idziemy do zamku po ulepszenia. I teraz tak. Mamy chowańca, mamy szkodnika. Ja jestem fanem szkodnika. Mamy rogatą bestię, której na loch ogólnie jestem fanem. No nie, bo też... Chociaż w sumie... W sumie nie, tym razem zagram to. A to dlatego, że w sumie... W sumie on nie jest taki zły. Uwodzenie, no... No nie, no... To jest dobre, ale... Ale chyba postrzelamy troszeczkę bardziej. Nie mam żadnych boostów do inicjatywy, więc zostaniemy przy szybszej zmorze. Ziomeczku, który strzela i panu od przyzwań niech będzie. Dobra. Ten build już gdzieś widzieliście, prawie taki sam. Mamy już wszyściutko zrobione, tak jak no prawie tak jak planowałem. No generalnie różni się to od tego, co widzicie po lewej, tylko tym, że mam zrobione to w ten sposób. I tutaj jest jeszcze rozproszenie i chyba tyle. No, trzeba będzie rzucić debuffy, następnie rzucić znamie potępionych i można w sumie się bawić. Jakby tak mówię, wziąć to światło, które tam po drodze wypadło, to też by było w sumie całkiem przyjemnie w rozgrywce. Szkoda, że nie mam jeszcze dodatkowo właśnie dezorientacji, bo to na loch już w ogóle byłoby mocne, gdyby on zagrał typowego woja. No chociaż właśnie tak ogólnie to z tego co wiem, to teraz gra tutaj jeszcze dodatkowo 6 osób na tym Discordzie, więc ta gierka może być taka dosyć szybka, bo ja teraz nie mam boostów do inicjatywy, tak jak w jednej z poprzednich gier, gdzie właśnie Inferno było w stanie wytrwać, ponieważ właśnie głównie, ponieważ miało pierścień plus 16% do inicjatywy, a teraz tego nie ma. I no, nie będę mógł wjechać w niego tak jak wjechałem, nie mam grupowego przyspieszenia z ataku, to też mnie będzie bolało, za to mam tych odporności troszeczkę nałożonych. Mam wysoki atak, obrona jest taka nie najgorsza, dużo szczęścia i jest magia mroku tym razem taka, która pozwoli na to, że przeciwnik no nie będzie mnie jakoś specjalnie bił. Więc może się okazać, że się strzelę w niego i ten... Kurczę, to mi tutaj trochę fotel szczypnął. Może się okazać, że
się wstrzelę, a może się okazać, że no, z braku wyjścia zagrał Destro i mnie troszeczkę tutaj poskłada. Podchodzimy. Co tutaj jest? No to jest pod wytrwanie, czyli Destro. Raczej Destro. No cóż. Ile spell powera? 25. O. Kurde, na wzmocnionych zaklęciach to boli. 11 defa ma, 10 ataku. Ciekawe, czy udało mu się dostać defensywę. Bierzemy szkodnika. Sukubus po środku. Tutaj. On musi zostać z tyłu, niestety. Bo tą bramę trzeba rzucić. Ci dwaj sobie idą. Teraz tak. Tak. Może tak zrobimy. Albo tak, o, żeby nie było problemu. No i co? Tu jest jakieś szczęście? Nie ma. No to co? Jest lotny, nie ma lotnego umysłu. Niestety udało mu się rzucić rozkład na mnie. Jest pierścień, o Jezu. To trochę widzę, w co on poszedł. No ja muszę, po prostu muszę w niego wjechać, nie? Bo jeżeli to jest grad meteorytów, no to muszę stąd spadać jak najszybciej. Zbieramy manę. Teraz, nie wiem, czy zbieramy manę. Ile tego ma? Moment, brama. Tu. Wiem, że przez to mnie pokara troszeczkę, ale... ale muszę też go w ogóle... No muszę go atakować, no i już. O, fajniutko się złożyło. Ona powinna chyba go zaatakować. Mimo wszystko, że nie ma defa, to jest jednak bardzo silna jednostka. Może też spróbować rzucić zaklęcie w sukubusa. Ale nie, tak nie. Dobra. Bardzo dużo mnie bije. No i to było słuszne, co zrobił. Weźmy sobie... No bijmy. Bez kontry to, co mi szkodzi, nie? Muszę się diabełkiem ruszyć stąd. Tak tutaj. On się może wyjść? Nie może. Dobra. To jak nie może, to idziemy tak. Bidny szkodnik, dawaj manę. Wysokie morale, to ukradnie jej trochę więcej. Żeby mi nie ucierpiał za bardzo, to odejdę tym gdzieś tutaj. No i trudno. Rzucę cierpienie. Czy slowa? Może slowa. Będzie miało większy impact. Bardzo mnie bije. Bardzo, bardzo. No niestety. Brama. No wezmę bramę, to mnie poskłada. Weź dostań moralki jakieś. Nie ma moralek. Szkoda. Co tam można ciekawego rzucić? No... Szał słabo. To jest, myślę, na początek spowolnienie. Albo nie. Bo ja się nie wbiję przed nich. No, nie wbiłem się przed nich. Dobra. Lecimy po kolei, nie? Bo to... Ten jest najbardziej wkurzający, bo zatruwa.
Ataku już nie ma zbyt wiele. W takim razie fajnie. No tylko teraz tak, jeżeli to jest... Bo to może być albo obszar łupki, albo to będzie implozja. No jak implozja i pójdzie mi to w diabła, to trochę będę płakał. Szkodnikowi się skończy zaraz ten jego kurczę rozkład. Jeżeli on będzie rzucał bardzo potężne. Dobra. Okej. Trzy diabły to nie jest dużo. Trzy diabły to naprawdę jest dobrze. Zużył tej many tak troszkę. Zużył. Dużo jej zużył. To była wzmocniona implozja, która po prostu nie weszła przez moje odporności. Więc fajnie. Ciekawe, czy ma zniewalającą, bo... Na jakim poziomie ma zniewalającą? Bo jeżeli nie ma eksperta, no to będzie go to boleć. A diabeł właśnie musi... Znaczy nie zdąży nikogo przyzwać chyba. No nie zdąży, bo jeżeli rzuci mu drugi raz, no to już pewnie wejdzie wszystko. Teraz tak, Minos powinien dokończyć. Dokończy? Nie dokończy, to szkoda. Ale dzięki temu może ktoś się jeszcze nie ruszy. Na przykład, może ten? Nie, Morales już ma dwa, no to się ruszy. Cura, no musi pieska bić. Bo piesek wchodzi zaraz tutaj. Co by się tam nie działo, to on tutaj po prostu wchodzi. Koń się cofnie tu. Ciekawe, czy będzie atakował. No dobra, to było w sumie spoko. Teraz ja chcę... No to byłoby dobre, bo on nie podejdzie mi do diabła. A jak wezmę szybką bramę, czekajcie, escape, dobra, escape, szybką bramę, tutaj. A, to zdążę, to fajnie, fajnie wszystko. On tutaj podejdzie pewnie gdzieś, no, ma 5 zasięgu, to do psa, raczej. Tylko tutaj jakby podszedł, nie, jeżeli od tej strony podejdzie, to niedobrze dla mnie, a jeżeli... Znaczy to dobrze dla mnie, a jeżeli od tej, no to szkoda psami, niestety. O, to sam się tutaj już trochę wykończył. Tu mam ściągnięcie kontry. Mogę ściągnąć kontrę z niej i co wtedy? Kto może na tym skorzystać? No nikt generalnie, więc postoimy tutaj. Kula ognia. 3. No to tak. Pieseł widny. O, bardzo ładnie. Ona mi pewnie... Podejdzie do mojego piesa, co? Przepraszam, do bestii. Jeszcze mogę dodatkowo, jak ona pójdzie, to do niej strzelić na pełnej. To też będzie fajne całkiem. Bo chyba to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięć, cztery. Chyba ten punkcik będzie jeszcze tutaj w zasięgu pełnej strzałki. Tego slowa bym kurde rzucił, albo chociaż to znamie potępionych. Tu jeszcze żadne ciało mi nie leży. Jak on zabije konia i diabeł przeżyje, to chociaż te czarty wezwę jakieś tam. Ile tego szczęścia finalnie mam? 5. No to niech wchodzi.
101 many. Nie wiem, czy ja to utrzymam. Jak, jeżeli teraz na przykład mi spadnie jeden stack, no to nie będzie miło. Jeżeli on ma obszarówkę tutaj, bo ja nie mogłem tego za bardzo inaczej rzucić, no to mi wykończy dwa szkodniki, no i też mam lipę. Konkretną lipę. Ona, jeżeli będzie chciała, to podejdzie do diabła i go skosi praktycznie do zera. To jest bardzo potężna jednostka, jeszcze jej nie odda. No. Nie wyglądało to aż tak, jak myślałem, no ale w każdym razie. 1, 2. Pozbądźmy się go. Moralki dostała, to niedługo będzie w kolejce. No, to może rzucimy w końcu bramę. Wiecznie farta z odpieraniem czarów. Nie będę miał, więc... A, jest tu grat. No dobra. To generalnie... No tak, bo on generalnie się teraz pozbył problemu many. Mogę mu rzucić teraz slowka. Co będzie miało większy impact? Znamie na smoku? Znamie na smoku będzie miało teraz większy impact, nie? A ja zużywam całą turę? Kurde, no dobra. Slow. Sześciu czartów. 2, 3, 0, 1. No co ja mam uderzyć, no? 6 czartów, spoko całkiem. On jedyny będzie teraz jeszcze bił mocno. To jest 7 teraz pull. Nie wiem, czy on... Ja tego nie widzę, bo chyba sobie nie włączyłem w ogóle jednej takiej rzeczy. O, pokaż siatkę. 7 pól, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. No jest w stanie tu wlecieć i zaatakować zmorę. Zaatakować diabła lub Cerbera. Diabła, no dobra. Możemy teraz go mocno pokarać. Tylko nie wiem, czy ja chcę. Chociaż nie, chcę, bo jak to mu uderzę. To on może jeszcze... Dobra. I teraz go jeszcze tym ziomeczkiem... A nie, bramę muszę zrobić, dobra, chwila. Robimy bramkę. Tu. I potem mu poprawię jeszcze. Siedem. Zabijamy. I teraz, no dobra, nie ma tego znamienia, to nic nie zrobię. On może tu rzucić dzięki temu grat, nie? To się ustawimy tutaj. Kurde, no on bije ze szczęściem zamiast dać mi na jakimś power stacku. Sukubus strzeli jeszcze do smoka na pełnej. To też miłe będzie całkiem. Może nie będziemy musieli tego znamienia na niego rzucać, tylko bardziej na hydrę. 61 many. Ja mam jeszcze raz, dwa. A, jak ja mogę strzelić, a mogę się odsunąć. W sumie. Bo co mi zostało? No 144 sztuki. Ja nie wiem, czy on to obejmie. Nie wiem, czy to... Grat, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Nie, grat chyba jest na pięć. To by objął te dwie jednostki. To też nie fajnie w sumie. A tak to by objął...
te dwie jednostki, to też jest bardzo źle dla mnie. Za chwilę przychodzi na świat ten czart, który ruszy się pewnie nigdy. Jedna sztuka, to nie tak dużo. Kurde, może warto się posunąć stąd. Ale jak on rzuci grat, to już koniec. To już nie będzie miał więcej. Dobra, walimy ze szczęściem. Jest szczęście, dobra. Walimy, może będę w stanie to zrobić. No może. Jak teraz rzuci grat, to ubiję sobie smoka. Nie, implozja. 12 czarów. I koniec, tak? I koniec rzucenia czarów. Nie, jeszcze jeden czar, dobra. 01, 8, 9. 14. Super. Zabieraj. Może mu zabiorę na tyle, że będę w stanie to ogarnąć. Chociaż cienko to widzę. Rzucę szał? Nie, nie rzucę szału. Cholera, no. A jak rzucę na nią szał, to kogo może zaatakować? No prędzej czarta, nie? Ale nie zaatakuje mi 144. Dwa czarty rzucą na nią jeszcze wrażliwość. Może uderzy smoka. Czekaj, no bo... Kiedy to się rusza? O Jezu. Weźmy na nią, rzućmy ten szał. Okej, okay, fajnie. Właśnie o to chodziło. Rzucaj kulkę. Chociaż, czy to będzie miało taki impact? 102. Czyli ile sztuk ubijam? 8. Czyli tego jedną. A tego 0. A jedną. To nie. To rzucimy wraśkę. Smok już martwy. Jak zaatakuje ją, to ona odbiegnie jeszcze jeden strzał bonusowy wykona, jeżeli on tego nie wie. Dlatego też mogę na tym skorzystać, że tak zrobi. Braknie mi. No nie będę w stanie na przykład samym nim tego ogarnąć. Co tam knujesz? W ogóle kiedy się rusza ta pani? O, dobrze. To akurat fajnie dla mnie. No kurde, no on ma zawsze szczęście. Dlaczego akurat on? 3, 4, 2, 3, 5, 8. O, tu się ustawię. To wybuchnę sobie przy okazji. Moralki? O, fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. Teraz sobie mogę ściągnąć z niej kontrę. I co wtedy zrobić? No nic ciekawego w sumie. 2, 3. Dobra, niech mnie próbuje ubijać. W sensie... To jest akurat na przeczekanie. 2, 4. To dużo. Bardzo dużo.
Strasznie dużo to bije. No został mu na jeden grat, nie? Albo na jakieś pojedyncze rzucanie sopli. Najbardziej moim zdaniem powinien katować sukubusa. Będziemy się teraz ścigać. Może ja mam jakieś wskrzeszenie umarłych, to w ogóle byłoby zabawnie. Mogę mu kogoś oślepić, na przykład hydrę, żeby się nie leczyła. Zaraz rzucimy znamie potępionych. Dobrze, dobrze, on wiedziałem, że tak już będzie robił. Możemy dalej klepać jego, albo... O nie, 2-4 to... O, super, super. I idź tam, jak się obudzisz, to od razu strzałem przywalisz hydrze. Jedna sztuka, nie, nawet nie jedna sztuka, widzicie? To nie jest taka silna jednostka. A tutaj już fajnie, o. Bijemy się. I zabieramy umanę. 133 sztuki. Jak wybuchnę, to ile ja zadaję tych obrażeń? A komu zadam? Swojemu też, trudno. O, w sumie nie. Wraśka. Rozkładzik mamy grupowy? Nie mamy, a zwykły? Z 72 obrażeń, to mało. Szał zadać to też jest słaby pomysł, ale można znamie potępionych. Bo hyderka musi obrywać. 12 czartów zaraz wleci i też zrobi jesień średniowiecza. Jak się nie zastawi, bo może się zastawić. Albo uderzę sobie kulką, poświęcę mojego Cerbera. Zaraz zobaczymy, bo niby te 5 szczęścia to 3, 6, czy 2. Znaczy oczywiście zabiłem całego, nie? 17 trzeba odliczyć od tego. Dwie sztuki. Nie, no kurde, dobra. A czyli ona mi jeszcze odda. W 3 jednostki. To nie wiem, czy to jest Ward. Chyba nie jest. Szkoda mi bić tamtego. Dobra. On uciekł sobie tutaj. 11 many. Okej. No już mu tak niewiele zostało. No jestem w stanie to dociągnąć. Na tych 33, 1. 33, 1, 2. Jeszcze dodatkowo. Jeszcze mu dodatkowo. Co zrobiłem? A, nie weszło z pełną mocą. Dawaj, boom. Szkoda tych 16, ale dobra, trudno. Szał nie jest potrzebny. Oślepienie. Ona ma teraz na szale jest. Cholera. Szkoda. Mogę się wskrzeszać jakoś? Pochłonięcie mogę sobie zrobić. Ale many mi nie brakuje. Weźmy rozkład, rzućmy na hydrę. Czy na nią? Nie, może na niego, to nie będę musiał zwracać uwagi już na to. On się po prostu rozłoży. 1, 2. Ona jest mi w stanie tyle oddać? Bo szkoda mi jej jakby nie zabijać. Dobra. Zero, jeden. To jest przywołane. To bij go po prostu. Jeszcze punkcik. Dwa, trzy. To poczekaj. Najpierw tak zróbmy. Jedna sztuka. Kurde, przydałoby się teraz. O, teraz, żeby weszło ze szczęściem. Co ja mam czas? Momencik. Zrobimy w ten sposób i wystraszymy ją.
No dawaj. Dobrze. Piętnaście, czyli tym razem już. No ale znajmniej się. Bo zaraz, bo ja jestem w stanie wytrzymać, bo tych 100 jeszcze stoi. Dobra, fajnie. To robimy tak. Jeden, 11. Jeden, 100. Tyle moich jednostek. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Hyderka kontratakuje jeszcze w diabła. A ja się nie chcę diabła pozbywać. Więc bijemy sobie jego. A teraz to już nie kontratakuje, więc zabijamy. Wraśka na coś. Na co jeszcze wraśkę rzucić? Na nic, smoka ubić. Ciach. Co to... O, zabijamy, fajnie. Trzy sztuki? Nie, moment. O. Dobra. Nie ma już co zabierać. Więc... Ile ty masz tam... Tak, już nic nie masz many, tak? Dobra. Czyli udało się dotrwać. Szkodniki jednak robią robotę. Brama. Marwas jest po prostu kozakiem. Już. Dobra. Łokieć pięta, kończymy klienta. GG, drodzy państwo. Inferno pokonało Loch po raz kolejny. Udało się ograbić przeciwnika z many. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Łapka w górę i trzymajcie się. Cześć.